Tak jak w zeszłym tygodniu żegnałem się z wami z naszego balkonu, tak dzisiaj witam się z wami dokładnie z tego samego miejsca. No naciągnęli nas, no naciągnęli nas. Po terenie muzeum oczywiście biegają małpy. Stąd dotąd jest 62 metry. Można powiedzieć import, eksport, korupcja, inflacja. To mam nie wydepilować. Nie wiem czy widzicie, czy słyszycie, no niestety troszkę pada. Padało mniej więcej przez północy, więc wilgotność jest dosyć wysoka. No my dzisiaj mamy jako pierwszą atrakcję do zwiedzania takie stare miasto z ruinami. To jest oczywiście pod chmurką wszystko. No więc zobaczymy jak się dalszy ciąg dalszy dnia potoczy. Sorry, macie wszystko kurde na żywo. Jestem jeszcze mega, mega zaspany. Idziemy na śniadanie. Dzisiaj zamiast śniadania pokazuję wam panów łowiących na jeziorku. Tak naprawdę na śniadaniu nie było czego pokazywać, bo było dokładnie to samo, co było na śniadaniu wczoraj. I prawie dokładnie to samo, co było na śniadaniu przez wczoraj, więc no chyba nie ma to za bardzo sensu, nie? Wyszliśmy właśnie z muzeum, gdzie nie można niczego nagrywać, nie można robić zdjęć. Nawet tutaj robię to trochę nielegalnie. Ale mam nadzieję, że nikt się nie przyczepi. Tam właśnie z tyłu widzicie muzeum. No ale zaraz ciąg dalszy wycieczki. Po terenie muzeum oczywiście biegają małpy. To są makaki, drodzy mili. Dobra informacja jest taka, że teraz będziemy non stop pod chmurką, ale przestało padać, więc jest ok. Natomiast jest piekielnie, piekielnie parno cały czas niestety w tej chwili. No i my teraz właśnie będziemy zwiedzać to miasteczko Polona Rua. Ha, poszło mi lepiej niż Oli. Może dlatego, że przed chwilą miała mi jak to się wymawia. No ale cóż, więcej oczywiście zobaczycie merytorycznie u Oli. Ja nagram wam parę przebitek i tak wrzucę po prostu tego birolka z muzyczką. I mamy kolejne schody. Już nie wiem, które są w tym jakby w tym dniu. Oczywiście nie pokazuję wam wszystkich. Nie macie co żałować, że w muzeum nie można było nagrywać, bo tutaj oglądamy wszystko to, co było w muzeum, tylko na żywo. A tam były po prostu makiety i zdjęcia. Historical of the Buddha story. And Ganesha and the meditation Buddha, Buddha's bone. Past him, that's a dead Buddha, moonstone, and all history about the Buddha. No naciągnęli nas, no naciągnęli nas. Ale to w sumie fajna rzecz, bo my sobie zbieramy takie różne rzeczy na ścianę, więc to zawiśnie u nas na ścianie. A też fajnie, bo robi to ten pan właśnie, którego ręce w sumie widzieliście. Robi to z rodziną. Nasz przewodnik to potwierdził. Jasne, że wszyscy nas mogli zrobić w konia, ale no ale trzeba sobie co jakiś czas tam zaufać. I co? No i to jest taka tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tak, to jest papier. Dokładnie tak. A kolejny pan już stoi, bo też chce się coś sprzedać. Zobaczcie, jak tutaj wsiadając do autobusu, po prostu kierowca omiata każdemu buty szczoteczką, żeby nie naniósł błotka. No dobra, to jest największa stupa, jaką widziałem. Jak już wiecie z wczoraj, to ta stupa to jest to miejsce do przechowywania relikwii. Dodam tylko, że jeszcze jest to stupa ta z czubkiem, czyli ta, w której są relikwie Buddy. A więcej na ten temat oczywiście dowiecie się u Oli. Stąd dotąd jest 62 metry. No i sobie tak, kochani, spacerujemy właśnie po tych ruinach wszystkich. Jest tutaj mnóstwo ciekawej historii do przekazania, ale po pierwsze ja się do tego nie nadaję, a po drugie mam od tego kobietę, która wam to lepiej zdecydowanie przekaże. A mamy wieści, mamy wiadomości z pierwszej ręki. Tego oto pana przewodnika lokalnego. No to mi trochę przypomina Uncharted. Co nie?
jedną jaszczureczkę. Skubana zamarła w bezruchu w rozkroku w szpagacie. Hej. Dobrze, Mirusińscy, opuściliśmy już to zabytkowe miasto ze świątyniami, którego nazwa brzmi na P i tak wklejam wam w tym momencie właśnie to, jak ona brzmi, bo raz to wypowiedziałem i będę wklejał to za każdym razem, jak będę powtarzał tą nazwę, ponieważ no, jest ona dla nas, Polaków, dosyć trudna. Natomiast teraz zmierzamy ku Spice Garden, czyli miejscu, gdzie zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak się wytwarza przyprawy. No i pewnie zrobimy zakupy przyprawowe, bo mamy sporo zamówień z Polski. Żona, może jakiś bizneski na tym ukręcimy? Przebitka 25%. No, a jeszcze wracając do zabytkowego miasta, no muszę powiedzieć, że robi spore wrażenie. Jest przeciekawe historycznie, no ale o tym to już wam będzie opowiadała Ola. Robi wrażenie pewnie nie aż takie jak, no ja to będę ciągle porównywał do Angkor Wat, bo to chyba takie sztandarowe miejsce o tej tematyce. Czy na tobie też robiło takie duże wrażenie, czy w sensie co na tobie większe wrażenie zrobiło? No zdecydowanie Angkor. No Ola też mówi, że zdecydowanie Angkor. No chociażby ze względu na swój rozmach, wielkość, to jest coś nieporównywalnego. Ale zdecydowanie jak się jest na Sri Lance, to warto tutaj przyjechać. Wstęp kosztuje $30 od osoby. Uważam, że nie jest to tanio, bo okej, w Kambodży proporcjonalnie ogląda się więcej za mniejsze pieniądze tak naprawdę. No natomiast tam jeszcze trzeba dorzucić też tuktukarza, nie? Kogoś, kto nas obwiezie, no ewentualnie zwiedzać to na rowerach, ale to jest, no tam są drogi kiepskie jak na rowery. Więc tuk-tuk plus właśnie kierowca tuk-tuka jeszcze może posłużyć troszeczkę za przewodnika i opowiedzieć sporo o świątyniach. A jakiego pana tuk-tukarza, kochanie, możemy polecić z olbrzymim sercem w Tajlandii, w Kambodży? Srapon Prum. Można go znaleźć na Facebooku. Polecamy. Zamiast vlogów ze Sri Lanki wychodzą nam vlogi o Tajlandii, ale tak, Srapona zdecydowanie warto polecić. To jest przemiły, przefantastyczny człowiek. Z bardzo fajną, bardzo miłą rodziną. Zakładam, że jeżeli skorzystacie z jego usług, to jeszcze następnego dnia zaprosi was na obiad. Taki, że tak powiem, lokalny ichni obiad. Poznacie jego całą rodzinę. Plus człowiek jest tak miły, tak przemiły. Znaczy, no wychodzi zdecydowanie do swojego klienta, nie? Bo przecież za każdym razem, jak my wracaliśmy do tuk-tuka, spoceni, umordowani, to on miał zawsze pełną lodówkę na tuk-tuku, słuchajcie, wody mineralnej, zimnych, mrożonych owoców, piwa, autentycznie. No i naprawdę bardzo fajnie też opowiada. Jest przemiłym, przemiłym gościem. This is a school? Yeah, this is school. Mhm. Tutaj macie szkołę. Po drodze mijamy. Tam mi z kolei troszeczkę też przypomina te szkoły w Afryce. One są, tam jest jakby mniej zieleni jest dookoła, ale też jakby jest. Boże, jakie to było elokwentne. Mógłbym tutaj mieszkać, gdyby nie ta duchota. Gdyby nie było tak parno. Nie? No, dla zieleni i dla przyrody mogłabym tu mieszkać, tak, ale no nie wiem, tak jak rozmawialiśmy dzisiaj przy śniadaniu, że to jedzenie tutaj jest pyszne, naprawdę, ale ja myślę, że po 2 tygodniach to ja kary i ogólnie tego jedzenia będę miała dosyć na najbliższy rok, nie? I to jest tak, że w takiej kuchni europejsko-amerykańskiej to no, można jeść do końca życia, i przynajmniej dla nas, i człowiek się nie zludzi. A te smaki są tak inne, że one są super dobre i pyszne jako przerywniki, ale jak miała się tylko tym żywić do końca życia, to nie dziękuję. Tak, no ja się tutaj z Olą muszę zgodzić w 100%, bo jakby no mamy takie przyzwyczajenia, a nie inne, nie? Jakby wynika to z naszej kultury i tego, co jemy od dziecka. Natomiast rzeczywiście tutaj z kuchnią hinduską mam podobne doświadczenia co Ola. Dzisiaj już na przykład nie miałem rano ochoty na nic indyjskiego, natomiast na przykład z tajską kuchnią chyba tak nie mam. Ola rzeczywiście po pobycie w Tajlandii 2 tygodniach po prostu już tak marzyła o czymś innym, mimo że bardzo lubi kuchnię tajską. Nie, ja nie miałem takiego odczucia. Ja mogę to jeść w zasadzie w kółko i na okrągło. Takie mam przynajmniej wrażenie. Widzicie tam słonia kąpiącego się w jeziorze i łódeczka płynąca do niego? Kurde, już mam więcej nie jestem w stanie przybliżyć. To jest max, co jestem w stanie zrobić.
także kiszka. O, widać, że tam macha trąbą. Tam są chyba dwa słonie. No i macie kolejnego słonia. I można powiedzieć, że tutaj słoniów jak kulęgałków. Dziwnie tutaj jeżdżą, dziwnie wyprzedzają, że tak powiem. No jest takie, wydawać by się mogło, że ryzykowne, ale przecież nie widzieliśmy żadnego wypadku po drodze. I znowu dojechaliśmy do jakiegoś miasteczka, czyli z wioseczki do miasteczka. Food City. Salon tatuażu nawet był, proszę bardzo. Pamiątki. Tak jest, tu się na pieszych trąbi, a nie ich przepuszcza. O, a tutaj skład drewna. Właśnie przed chwilą się dowiedzieliśmy, że heban tutaj jest bardzo popularnym drewnem. Jest mnóstwo wyrobów z hebanu. No i właśnie z tego powodu tak popularny tutaj jest ryż i tak dobrze tutaj rośnie ryż. Podmokłe tereny zdecydowanie. Dzisiaj też się zatrzymaliśmy w takim, jak to się nazywa, Jezus? W restauracji? No tak, w restauracji, bufetowej? Ale w takim bufecie właśnie. To jest jakaś rybka, to jakiś kawałek ziemniaczka, surówki, jakiś taki makaron z warzywami. Wszystko bardzo smaczne i no, delikatna taka odmiana od takich stricte hinduskich curry i dali. Wzięłaś żona? Dal. Kurczaka tandoori, ziemniaczki w stylu indyjskim i ryż z warzywami i dużo sałatek. Bo mówiąc szczerze, trochę brakuje mi tutaj takich świeżych warzywek, a tutaj było dużo świeżych warzywek, więc sobie naładowałam. Takie miejsca jak to, czyli takie właśnie bufety z jedzeniem, wydają nam się dobrym pomysłem, dlatego że tak naprawdę tak, jest duży wybór jedzenia. Nie trzeba zamawiać jednej konkretnej rzeczy, tylko można próbować różne rzeczy. Po drugie, te rzeczy są naprawdę bardzo, bardzo smaczne i to jedzenie naprawdę jest fajnej jakości. Po trzecie, jest niedrogie. Po czwarte, nie trzeba czekać na obsługę. Specjalnie wyczekałem z czwartą rzeczą, żeby akurat jej zadać to pytanie, jak piję. Nie ma problemu, kochanie. No, także mega fajna, fajna rzecz i tego chyba jest po prostu dużo. Bo już drugi dzień tak naprawdę z rzędu jemy lunch właśnie w takim... Takim. Dziękuję. Kolejny tankowanko na trasie. To jest największe ekonomiczne centrum na Sri Lance, takie bardziej chyba spedycyjne. Tutaj przeładowują wszystko i rozprowadzają po reszcie kraju. Wszystko, warzywa, owoce. Można powiedzieć import, eksport, korupcja, inflacja. Zobaczcie, jak te góry z tyłu, wysokie bardzo, ale zobaczcie, jak one są nieprawdopodobnie obrośnięte drzewami, taką wręcz dżunglą, buszem takim. W Tajlandii można trafić na takie góry, ale po prostu no do takiego stopnia to ja tam nie widziałem chyba zarośniętych zboczy gór. Jedynym minusem Sri Lanki jest to, że wszędzie po prostu są zabudowania wzdłuż drogi, ale ta góra, która jest tutaj z tyłu, ta co mówiłem już o niej, że jest taka obrośnięta super zieleniną, po prostu nie wiem dlaczego, ale bardzo mi przypomina, nie wiem czy pamiętacie film Błękitna Laguna i potem powrót do Błękitnej Laguny. I tam była taka skała, jakby góra w kształcie głowy słonia, ogólnie ta wyspa, na której oni tam wylądowali, na tej Błękitnej Lagunie. No to bardzo, bardzo mi przypomina tą właśnie wyspę. Sporo jest też takich budynków, nie wiem czy one są zaczęte, niedokończone, celowo porzucone, czy po prostu w trakcie budowy. A tutaj zobaczcie pola ryżowe. Trochę nawet kaskadowo ułożone.
Słuchajcie, wchodzimy do ogrodu przyprawowego. Nie przeprawowego, tylko przyprawowego. No cóż, u Oli zobaczycie pewnie wiele ciekawostek natomiast na temat przypraw. Natomiast u mnie pewnie zobaczycie zakupy, których dokonamy. Fajnie, nie? Takie kwiatki w doniczkach niektórzy mają. A tu sobie tak rośnie. These we use after 10 minutes. I'll wipe it off with the tissue, okay? You can see before after, okay? No oily, no sticky, no rash or anything, okay? Okay. To co tutaj widzicie, to tu, co mi pan przed chwileczką nałożył, to mam nie wydepilować. Chodzę do wniosku, że kupiłbym 99% rzeczy tutaj, nawet z tym goździkiem, którego nie lubię i nie trawię tego zapachu, to okazuje się, że pomogły mi na wiele rzeczy. So this we use for every muscular joint pains, okay? So for like lumbago, sciatica, for every pain. Okay? To jest, moi mili, jackfruit, czyli owoc chlebowca. Mówią, że smakuje jak mięso i w diecie wegańskiej często mięso zastępuje. On nie smakuje jak mięso. On ma strukturę jak mięso, ale nie smakuje jak mięso. On smakuje tak, jak go doprawicie. To teraz napiszcie, kochani, w komentarzu, czy rozpoznajecie, co to jest za roślinka. Podpowiedź, że występuje w odmianach czarnej, czerwonej, zielonej i białej. So no itching, no burning or anything, okay? Just I can take off just after like 10 minutes. You can wipe it off, okay? The hair will be killed from its roots. No itching, no rash, no anything, okay? Potwierdzam, nie mam włosów. Patrzę na takich wycieczkach. Czas na zakupy. Jeszcze takie książkę z przepisami. Każdy przepis jest ponumerowany. Czego tutaj akurat nie widać. Nie, no jest. Nie, poczekaj, bo tu. No właśnie. O. Każdy przepisik jeden. Jest ponumerowany. 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. I jak wchodzicie do sklepu, to macie te specyfiki i możecie sobie je kupić od razu po numerku. Czyli zaznaczyć sobie od razu to, na co chcecie i możecie sobie kupić takie gotowe specyfiki. Dobra, na pewno kupujemy tą herbatę, co ją piliśmy. Nie, to nie tutaj jest kurkuma, cynamon, pieprz, white pepper. To jaki pepper oni chcą? Black pepper czy white pepper? Jezus Maria, 9 cynamonów. Dobrze, że oddają pieniądze. No to taki koszyczek wyszedł. Tak, to pikanie to na kasy nabijanie. No dobrze, opuszczamy ten Spice Garden. Wysmarowani, wymasowani, obkupieni we wszystko. I zobaczcie, jakie wyszło słońce. Przemili ludzie. Powiedzieli nam wcześniej, że robimy duże zakupy, to dostaniemy 15% zniżki. Zapomnieli o tym. Po czym nas zawołali koniecznie szybko, żebyśmy wrócili, żeby oddać nam 15% zniżki. Kosmos. Waszym oczom zaraz wyłoni się las. Krzyży. Nie, żartowałem, to nie ten film. Zaraz wyłoni się wam złoty Budda na tej górze. Albo się wam nie wyłoni, bo się zaraz okaże, że coś go zasłoni, nie? Jak tutaj zawsze. Tyle rzeczy wam chcę, słuchajcie, pokazać. I jak dojeżdżamy, to się nagle okazuje, że właśnie w tym miejscu coś wyrosło i no właśnie drzewa, nie? I... Ale są dosłownie nasion. Stacja benzynowa, super. O, widzicie, tam jest Budda? Złoty. Chciałem wam pokazać skalę, bo to jest dosłownie na zboczu tej góry. Ten Budda sobie tam stoi, nie wiedzieć czemu i nie wiedzieć po co. O, teraz ja go zgubiłem, cholera. O, jest tam. Widzicie złotego Buddę? Fajnie, że się akurat zatrzymaliśmy. O, macie skalę. Hotel mamy mieć podobno gdzieś bliżej centrum. Więc no, nie wykluczamy, że dzisiaj wieczorem może gdzieś wyskoczymy. Chociaż Ola przed chwilą powiedziała, że jest tak padnięta, że jak
legnie na łóżko, to zaśnie. No ale zobaczymy. Dlatego nie można pozwolić, żebym legła na łóżko. Aha. No, więc może dzisiaj gdzieś wyjdziemy, ale nawet jeżeli dzisiaj gdzieś nie wyjdziemy, to jutro mamy w planie tak zwiedzanie tego miasteczka. Tak. Połażenie troszeczkę po nim. Świątynie, więc spodnie zabierz. Dobra, dzisiaj droga jak w pałacu. Takim już pałacu z przeszłości. Znaczy ładnie, jak najbardziej super. Natomiast najważniejsze dla nas jest to, że Wi-Fi jest na pokładzie. Bo nie powiedziałem wam, tak, że mam na myśli hotel i pokój hotelowy. No to właśnie mam na myśli pokój i pokój hotelowy. Tak to wygląda. Ola, jak znam życie, chowa się w kibelku. Co mi chowa? Siola wcale nie chowa. Tak wygląda łazienka. Cyk, cyk, cyk. Kotara. Siema. No prawie zległa. To nie wiadomo, czy dzisiaj gdzieś pójdziemy. Nie no, możemy iść. Ale dać znać wam damy na pewno, czy poszliśmy, czy nie. To pokażę wam jeszcze widok z okna. No jedno jest pewne. Cicho tu nie będzie. No ale swój urok ma, trzeba przyznać. Patrzcie, ile ptactwa tu lata. Widzicie, ile tego? Skrzydla tych przyjaciół. Dwo mi się udało, ale ją wyciągłem. Tak, mułami. Na wieczorny spacer. Od razu wam pokażę nasz hotel z zewnątrz, z wierzchu w sensie. Podobno, przynajmniej tak mówi nasz przewodnik, najlepszy w Tembi. Tak, a to jest nasze okno, to z balkonem. To albo to, no. To albo to, nie jest... To chyba. To jest nasze okno. Pamiętacie, jak wam mówiłem na balkonie o ptakach? To słuchajcie teraz. No dobra, może głupio się przyznać, ale idziemy zobaczyć, jak wygląda centrum handlowe na Sri Lance. Pierwsze, trzeba przejść przez bramkę bezpieczeństwa, wykrywacz metali. No i oczywiście jakby pipka wszystkim wszystko. Przechodzicie z kluczami, z telefonami, ze wszystkim i was wpuszczają. Co różni na przykład nasze centra handlowe? Tu jest wielki plac zabaw dla dzieci, łącznie z karuzelą w środku. To tak wam tylko rzucę, to się praktycznie niczym nie różni od naszych, więc po cholerę wam to będę pokazywał w ogóle. Tu się odbywa sesja fotograficzna z okazji walentynek. A my, jak nie patrzyliście, wróciliśmy do hotelu ze spaceru. Kolację zjedliśmy, już wam nie pokazywaliśmy, bo to chyba się robi trochę nudne. Więc żegnamy się z wami prosto, prawie prosto z łóżka. Ola też się żegna, tylko powiedziała, że nie chce się pokazywać w turbanie, bo jest już po myciu głowy. No, także do zobaczenia za tydzień. Ze mną we wtorek, a z Olą w czwartek, w tym tygodniu jeszcze. Trzymajta się. Oh, kto z Polski kupił ten zarąbisty stolik? Także główne wyposażenie samochodu? Wazelina, bo bez wazeliny się nie ślizgniesz. Wymiotujecie już, czy jeszcze nie? No to jedziemy z tym zwiedzankiem.